Lego City. Hobbit. Odcinek trzeci. Sezon trzeci. Podróż. Tari. Ta ta ra ta 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 ra ta ta ra ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ra. Dobra. Nie wiem, czy to tutaj, ale no, oznaczenie Lego City jest, więc myślę, że tak. Wreszcie jestem na miejscu. Wreszcie jestem na miejscu. O, witam panią. Kim pani jest? A kim pan jest? Ja jestem nowy zatrudniony przez... No... komisarza Michasia. A ja jestem normalna. Po prostu przyszłam tutaj jako kominiarz, a szable mam tak dla obrony, bo podobno te są... wielcy słole. Ta ta ra ta, ta ta ra. Ta ta ra ta, ta ta ra ta. Ta ta ra ta, ta ta ra. Ta ta ra ta, ta ra ta. O, witam pana. Kim pan jest? Takim. Witam. Jestem Indiana Jones. Mam swój bat. No i podobno szukam pracy w tym mieście. Szukam Arki Przymierza. Panie. Witam panowie. To jest to Lego City? Tak, kim pan jest? Ja jestem takim jakby troszkę Wolverinem, ale mam tarczę, bo... Mimo, że jestem nieśmiertelny, to mam tarczę. Po prostu. Aha. Witam panią, a kim pani jest? Ja jestem taką wróżką z grabiami. Chcę tutaj założyć sobie wieś. Kiedyś walczyłam w bitwach, dlatego nie mam nogi. Witajcie. A kim pan jest? Ja byłem w wielu bitwach. Najpierw byłem normalnym architektem, normalnym, pracowałem na budowie. Potem ugryzł mnie pająk i stałem się takim zombie. Potem straciłem nogi, ale przez miotłę na szczęście mogę latać. No, potem się starzałem, mam moc piorunów, no i też szkiełko, bo czasami już nie widzę starości, a berecik tak dla zabaw. Aha, dobrze, to wchodzimy. Czym ja? Ta ta ra ta, ta ta ra. Do zobaczenia na mieście. Zaczekajcie na mnie, chłopaki. Ta ta ra ta, ta ta ra ta ta. Pa, miło było poznać. Na końcu dlatego, że ja chyba jestem najstarszy. No trudno. Tymczasem w krainie Hobbit. Dobra, to ruszamy. Ej, ty, nie idź pierwszy. Wiesz, gdzie jest miasto nad jeziorem? A ja jak zwykle muszę iść ostatni. Chwilę, patrzcie. Co? Tam jest skraj orków. Jest ten twój Rokrok. Tak, to on. Oni chyba idą do miasta nad jeziorem. Teraz będzie ciemno. Zakradniemy się w nocy. Ciemno. Pik. Dobra, jest ciemno. Na paluszkach, na paluszkach, na paluszkach. Nie mów.
Co to był za hałas? O, witaj. My właśnie cię szukaliśmy. Nie szukali cię. Szybko uciekaj. Ale dokąd? O co chodzi? Biały warg. Żyjecie? Tak, dziękuję ci za pomoc. Co w dzień tam cieszycie? A co teraz? Uciekamy, uciekamy. Co się dzieje? Uciekaj, uciekaj. Co chodziło? Co tu się dzieje? To byli orkowie. Mówili, że kłamali. Kim wy jesteście? Ja to Thorin Dębowa Tarcza. A to Bifur. Dobra. Musimy iść do miasta nad jeziorem. Co to miasto nad jeziorem? Zaprowadzę. Ja znam krótszą drogę. Dzięki filmowi. Jakie mówi? Nie, już wam mówiłem. Technologia, a nie dla was. Dobra, znam krótszą drogę. Idziemy. Jakie miasto nad jeziorem? Tam są orkowie. Jest noc, ominiemy ich. Tam jest miasto nad jeziorem. Szybko. Szybko na udeczkę. Nie utoniemy? Nie, tam. Szybko, tutaj. Jesteśmy w mieście nad jeziorem. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Witajcie. Witaj, Taurielo. Witajcie wszyscy. Za chwilę zaatakują orkowie. O, już u was snik pada. Fajnie. Zaatakują zaraz orkowie. Bądźcie szybko, szybko. Musicie się zbroić. Zaraz, a co masz za aparacik? To za długa historia. Szybko. Dobra. Ty się skryj, Rokrok. Dlaczego Bartek mógł... Nieważne, nie twoja sprawa. Dobra. Bądźmy gotowi. Bifur! Dostają się tutaj. Zaraz tu będą. Zaraz tu będzie jeden na razie. Zaraz tu będzie. Nieprawda. Jak to nieprawda? I o jednego mniej. Bifur. Włączę tłumacza. To będzie już.
koniec miasta nad jeziorem. Przekażemy naszemu panu dobrą nowinę. Wspaniałą wręcz. Idziemy. O nie, zostałem sam. Wspaniale, Bane. Ork tam. Galadriel, Taurielo. Trzymam się, trzymam. Szybko, ja strzelę. Aparat. To za mój aparacik. Co teraz?